Final boss, moi drodzy, już jesteśmy przy finałowym bossie. Moi kochani, Kaidan, ostatni boss. Zobaczymy, na czym on polega, bo już szczerze nie pamiętam, jak się z nim walczyło. On w każdym razie jest przywódcą, znaczy no nie jest przywódcą metalheadów, ale przywódcą tych owadów, to na pewno. Aczkolwiek ma małą współpracę między Korem, więc może między sobą mają jakiś deal, kto wie. Ja tam się niestety nie znam. Dobra, oberwał. Czyli na tym to polega. On będzie co jakiś czas nas próbował zestrzelić. A my będziemy robili właśnie takie proste uniki. I będziemy potem strzelali, jak on tutaj doleci. Czy coś w ten deseń. Dobra, Kaidan, dawaj. Dobra, oberwałeś, śmietniku. Dwa HP ci zabrałem, więc utkaj maczane, gościu. Ile on ma punktów zdrowia? Bo nie mogę, nie jestem w stanie naliczyć teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No to na pewno ja go teraz pokonam na 100%. Z tylą... No tak, z takim licznikiem zdrowia na pewno. Dawaj, Kaidan. Frajerze. Widzisz, 3 punkty zdrowia ci zabrałem, ja mam tylko 1 punkt zdrowia, więc... Frajerze, co ty sobą reprezentujesz? Gościu. Proszę cię. Chociaż arena bossa jest całkiem spoko, to muszę przyznać. Naprawdę. Nieironicznie, muszę przyznać, że arena tutaj jest całkiem spoko. Muzyka zresztą też nie jest zła. Pamiętam, że ja z tym bossem się zawsze męczyłem. Nie wiem, jak będzie teraz, bo na razie to jest moje drugie podejście do bossa. Przypomnę, że ja w ogóle nie ćwiczyłem tej gry. No dawaj, Kaidan. W ogóle dziwne imię, Kaidan. Jakbyś nie mógł się nazywać, nie wiem, kurde, Bolek albo Lolek. Musieli cię Kaidan nazwać. Co to w ogóle za imię jest dziwne? Już wolę, jakbyś Ken się nazywał, nie? Ten Ken, wiecie, z lalek Barbie. On kurde myśli, że jest śmieszny, bo kurde ja tam gdzieś nie wiem. O! On myśli w ogóle, że jest śmieszny, bo on trafi tam gdzieś z wyprzedzeniem w platformę, gdzie ja będę chciał skoczyć. Gościu, ty kurde klaunem jesteś. Klaunem byłeś i klaunem pozostaniesz. Wolę mieć naprawdę te 2 punkty zdrowia i cię zaraz pocisnąć. Chociaż to będzie naprawdę ciężkie teraz, bo nie mogę załapać jakby walki z nim za bardzo. Bo co ja nie zrobię, to on zaraz kurde ruch do przodu wykona. A dobra, on tutaj poleciał. Okej, czyli teraz mamy całe HP, on ma tylko 3. Ty, to jest pierwszy boss, gdzie jest checkpoint normalnie. On tutaj się oczywiście nam platform chce pozbyć, bo on taki kurde kawalarz jest zabawny. Boki zrywać, gościu, bez kitu. Ja wiem, że mogę teraz powiedzieć jakieś moje wspomnienia z... dzieciństwa, jak grałem w tę grę, albo po prostu moje dawne wspomnienia sprzed 5 lat. W sumie bardziej to 5 lat niż dzieciństwo. No ale niestety ja nie pamiętam za bardzo. Sorry, jakbym pamiętał, to bym wam powiedział, ale tutaj niestety moja wiedza jest mocno ograniczona. Chyba z Kaidanem nie miałem aż takich wielkich problemów. Znaczy pewnie jakieś tam miałem, ale na pewno nie aż takie wielkie.
Aha. To już chyba jest finałowa arena, czyli praktycznie ma trzy fazy. Okej. No i dobra, no to zostały już tylko dwie wieże. Tak na dobrą sprawę. No teraz tylko jedna. Pyt! Co za ciul! Patrzcie, jaki on jest łatwy, ja pierdzielę. No dobra, jak widzicie, zostały mu już tylko jedna wieża. Bez kitu, ale to jest śmietnik, nie? Ty masz się za ostatniego bossa. Gościu, ty nawet nie masz podjazdu do bycia ostatnim bossem. Weź ty tam pal gumiszcza lepiej. Na strzała jesteś, co jedynie. Pryncypałku jeden. Patrzcie na to, kurde. I ostatnia platforma. Sorry za trzaskanie drzwiami, ale przeciąg mam. Teraz będę musiał zamknąć te drzwi. Gdzie on zginął? A, on tam był, dobra. Outside where? It's already written. The city will be ours. Whoa! Gnarly! Excellent work, dude! That's right. Heroes always find a way to get it done, no matter what the hardship. Yeah! Well, the map here says this door was open all the time. You could have just walked in. Oh, and you left behind your sidekick Strads. I knew that. Now I must be off for my date with Destiny. Fare thee well, my fine fan. Parting is such sweet... Oh, now that is a heroic exit. And that's how I saved Jack. No, to by było na tyle. Przeszliśmy gierkę w sumie. Szczerze powiedziawszy, ostatni boss w ogóle nie ma podjazdu do pierwszych bossów z Jacka 1 i do tego, do Metalcora. Serio. Kaidan był po prostu żałośnie łatwy. Po prostu ja nie ogarniałem za bardzo mechaniki jego, bo wiadomo, nie walczyłem z nim dawno, no bo ostatni raz grałem w tę grę 5 lat temu i ją przeszedłem. 3 lata temu w ogóle jej przejść nie mogłem, tak samo jak 2 lata temu, więc to o czymś świadczy. Powiem wam tak, ja gierkę oceniam
chwilowo w skali 7 na 10. Ze względu na to, że Daxter ma w cholerę problemów sam ze sobą, ma problemy z detekcją kolizji i często to mega irytuje, jak chcesz zdobyć, powiedzmy, orba lub cokolwiek. W ogóle nie pomaga fakt tego, że niektóre lokacje moim zdaniem są długie na siłę. A jak chociażby Lambermill, czy Prison, czyli więzienie innymi słowy. To są dwie póki co takie lokacje, których bardzo nie lubię. Co do w ogóle level designu, to gierka mi się wydaje, że całkiem spoko wygląda jak na grę na PSP. No jedyną wadą kolejną to są cutscenki, które są w bardzo niskiej jakości. A tak, niektóre lokacje, powiem szczerze, nawet lepiej wyglądają niż w Jacku 2. Aczkolwiek ta gra i tak nie dorównuje Jackowi 2, ani 3. Nawet, że 3 jest trochę słabą grą, to na pewno jest lepszą niż Daxter, moim skromnym zdaniem. Nie mówię, że Daxter jest jakimś gównem, ale po prostu jest mega średniakiem i przy tym pozostanę chyba najprawdopodobniej. Więc Let's Play mamy skończony teraz, aczkolwiek to jeszcze nie koniec z tą grą, bo teraz od tej gierki robimy sobie 3-miesięczną przerwę. Wracamy na Mikołajki dopiero na tą gierkę, dlatego że na Mikołajki rozpoczynamy serię live streamów, gdzie będziemy nadrabiali save, robiąc wszystko na 100%, czyli wszystkie orby i wszystkie poziomy snowe, czyli we śnie innymi słowy. Tutaj nawet mamy ten, wymienione postacie, które w ogóle się nie pojawią, jak na przykład Kor. Choć nie, w sumie Kor się pojawił w cutscence, no ale wiecie, o co chodzi. Gameplayowo się nie pokazał. No dobra. No to cóż. Mam nadzieję, że sposób ciekawy, jak i informatywny prowadziłem ten let's play. Mam nadzieję, że się wam przyjemnie go oglądało. Do tej gierki wrócimy za 3 miesiące. I w momencie, kiedy będzie ostatni dzień września, bo nie wiem, kiedy ja to opublikuję, bo mówię, na razie nie wiem, kiedy wyjdą te wszystkie odcinki na światło dzienne, to mogę powiedzieć, że ten let's play jest prawdopodobnie zakończeniem już pewnego maratonu na kanale pod nazwą Wiosna, Lato z Pomidorowym, które zacząłem od marca, a kończę właśnie 17 września, czyli dzisiaj, o godzinie prawie 14. No i cóż. To by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że byłem informatywny i w sposób ciekawy prowadziłem let's play. Zapraszam do subskrypcji osoby nowe i kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. No i cóż, zapraszam również na grupę na Facebooka, na Discordzie. To by było na tyle. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnych produkcjach. Cześć!